Widelno, widzowie, słuchajcie, jestem na Palionowie i dzisiaj jest naprawdę przed nami sekretna misja. Kilka dni temu nagrywałem odcinek na Palionowie, że prześladowca chce stworzyć armię swoich klonów. Zobaczyliśmy to właśnie w domu, byłem domu taty hejtera. I słuchajcie, jestem teraz na drzewie, patrzę na ten dom, bo chciałem zobaczyć, co tam prześladowca robi, a on od dosłownie kilku, jak nie kilkunastu minut siedzi sobie na tym dachu, chodzi tam dookoła tego dachu, nie wiem, co tam chodzi, nie wiem, co tam jest niby na tym dachu, ale słuchajcie, mam gorszą informację. Cały dom został zabezpieczony bedrockiem. Widzicie, nie ma już wejścia normalnie oknami. Zabunkrował każde okna. Są tylko i wyłącznie pojedyncze, przez które nie da się normalnie wejść. No i zobaczcie, wszędzie jest dosłownie bedrock i drzwi na klucz. Ja nie mam pojęcia dlaczego, ale to chyba oznacza, widzowie, tylko jedno, że prześladowca tam coś kombinuje. I kombinuje coś, co może być groźniejsze niż ostatnio. Widzieliśmy, że miał tam miejsca na te klony, ale na razie ich nie było. Nie mam pojęcia, czy ich dzisiaj już tam nie ma. Musimy to, widzowie, sprawdzić, a wy subskrybujcie koniecznie kanał, wpadajcie na sklep, ponieważ tam już się wyprzedały prawie wszystkie duże rozmiary, więc jak chcecie jeszcze kupić koszulkę w mniejszym rozmiarze, to się lepiej śpieszcie, bo one też się wyprzedają, może ich już potem nie być, także wpadajcie koniecznie na sklep, pierwsza linka w opisie i subskrybujcie koniecznie ten kanał, oglądajcie do samego końca. Dobra, poczekajcie, ja mam oczywiście przygotowane podki na niewidzialność i oczywiście na niewidzę dzisiaj tam pójdziemy, tylko ja muszę się dowiedzieć, jak by wejść do tego domu, musimy jakiś zrobić, przekrój go, o, czekajcie, przecież dostaw las na dół? Tak, schodzi na dół, patrzcie, czekajcie, czekajcie, co on robi? Dobra, idzie do środka chyba, okej, dobra. Będziemy mieli chwilę na oprzejenie tego dachu, dlaczego on tam coś robi przy tym maszcie? Widziałem, że on tam był dosłownie kilka minut, więc może coś tam jest, ale dobra. Zaraz to obczajemy, okej, on jest w środku, dobra, widziałem go, że jest w środku. To jest idealny moment, widzowie, żeby wypić potkę. Dzisiaj naprawdę jest ryzykowna misja! Prawie zginąłem, nie? Co jest? Ale farta miałem, że miałem elytry i to jakoś opanowałem, bo bym serio zginął. Dobra, piję podkę na niewidkę, nie ma czasu, wyrzucamy ją oczywiście, żeby tutaj sobie nie zajmować miejsca w naszym serdecznym ekwipunku i lecimy w tamto miejsce. Lecimy, widzowie, misja spektakularna, misja ciężka do sprowadzenia na ziemię, ale może nam się uda. Ja wzdejmę sobie elytrę, żeby nie nabierać tutaj żadnych podejrzeń dla prześladowcy i wyruszam w stronę tego budynku. Dobra, poczekajcie, bo teraz taki jest problem, wszędzie są alarmy, wszędzie tutaj nie da się wejść, co najgorsze, znaczy my możemy sobie, prawda, tędy przeskoczyć, ale co najgorsze, to widzicie, nie jestem w stanie nigdzie tędy przejść. Wszędzie są pomurowane te wejścia, a tutaj jest potrzebny kod. Jak i do jednych, tak i do drugich drzwi. Nie mam tego kodu, a boję się, że jak zniszczę te drewno, to ktoś może mnie usłyszeć. Przydałby się ten kod. Tylko właśnie, skąd ja go mogę wziąć? Dobra, poczekajcie. Zaraz tutaj... Jest? Nie, to są tylko materiały. Okej, dobra. Porozglądajmy się jeszcze dookoła, czy on tutaj nie ma jakiejś luki, jakiegoś drugiego wejścia czy coś, bo też tak może być. Tutaj, jak widzicie, no nic nie ma, tutaj również. Tutaj, jak widzicie, też wszędzie pomurowane, no a w środku jakby nic się nie zmieniło. Jest trochę więcej tych zabezpieczeń, ale tak to wygląda na to samo. Dobra, tutaj też, jak widzicie, dobra, załóżmy tą elytrę, chodźmy na górę, na ten dach, bo na tym dachu on bardzo dużo chodził i nie wiem, o co tutaj chodzi, czy coś tutaj jest, czy coś tutaj, nie wiem, może jest jakieś sekretne przejście, czy coś, lepiej poszukajmy, dobra, ja poklikam tutaj, bo wiadomo, te bloki, secret bloki, one gdzieś tutaj mogą nam coś otworzyć, więc ja to oczywiście przeklikuję cały, nawet, widzowie, ten dach, żeby sprawdzić, czy czegoś tu po prostu nie ma, tak, czy coś się tutaj nie skrywa. Okej, tutaj widzę, że nic nie ma podejrzanego, czekajcie, może jeszcze tędy dachem? Patrzcie, tędy mógłbym wejść. Tu są kamery, dobra, czekajcie. Ej, tędy mógłbym wejść w sumie. To jest jedyne niezamurowane, patrzcie, ale fart. Czekajcie, dobra, wejdziemy zaraz tędy. Wejdziemy tędy, tylko jeszcze chcę zobaczyć ten dach. Czy czegoś tutaj nie ma, bo on tutaj cały czas łaził, czekajcie. Tu? Nie, a nie, to mi się tak wydawało. To jest skrzynka. Patrz, dlatego on tu chodził. Ile naboi w ogóle, co jest? Do pistoletu! Ej, to by mi się przydały nawet, tylko gdzie jest mój pistolet? Dobra, nie wiem, zgubiłem go, jaka jest książka, co jest w niej? Kod do drzwi budynku, 5445. Ej, dobra, ja to wezmę, 5, a po nie, inaczej, przepiszę do jakiejś innej swojej książki. Okej, tu jest klucz do armii, jeszcze raz, czekajcie. Klucz do drzwi... 5445. Okej, dobra, klucz do armii sobie zostawimy, a to odłożymy, żeby nie było podejrzeń, będziemy mogli to mieć zapisane, ale czekajcie, ja myślę, że my i tak wejdziemy tędy, bo drzwi jak się otworzą, to będzie słychać, tylko tu są te nadajniki, dobra, to jest w sumie, nie wiem, tu są też kamery, nie wiem, co jest lepsze, nie wiem, co jest lepsze, dobra, zrobimy tak. Dobra, 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 to było ciche, okej? Mógł widzieć elytrę, ale... Nie wiem, czy akurat patrzą na kamery. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie, okej? I że uda się zejść na dół. Dobra, idziemy, idziemy, sprawdzamy, co się tutaj pozmieniało, że teraz jest wszędzie tutaj bedrock. Dobra,
na to wskoczę, żeby obejść ten laser, żeby on nie zaczął tutaj wydawać żadnych dźwięków. Dobra, chwila. Czy coś tu jest? Czy to jest coś nowego? Czy to jest jakieś nowe? Okej, nie, to już było, to pamiętamy. To też pamiętamy, dobra, to jest stare. I tutaj z tego co widzę, te wszystkie jakby kopuły, czy jakby to nazwać, również są takie same. Żołnierz prześladowcy, u góry czerwone i po prostu mamy ślad jakby na no po prostu na tutaj na tych jaką jego armię, tak? Ale dobra, czekajcie, zejdźmy na dół. Jezus, ja się boję, on tam na pewno jest. On tam na 100% jest, ale nie mamy wyjścia. Dobra, zbijam. Zbijam na dół, czekajcie, będę schodził bardzo powoli, bardzo. O, chyba nie ma znaczenia, widzowie. To nie ma totalnego znaczenia, nie? I tak wydaje ten dźwięk. Dobra. Jest tu, patrzcie. Ostatni etap produkcji, zostało kilka dni. Plan to wyprodukowanie 1000 klonów, co? 1000 klonów? On jest niepoważny? Dobra, czekajcie. Okej. Ała, tu stałem. Tu stałem, nie wiedziałem, że tu zabiera hapeki. Najgorzej. O nie, mam drzwi zamknięte, czekajcie, mam jakiś mam guzik. Dobra, ja nie wiem, czy... Dobra, to jest tak ryzykowne, co ja robię, on tam jest. Tam jest... Tam jest jakaś tajna baza, widzieliście? Teraz, póki jest w tej niepo... Co to jest? To były ostatnio zombiaki! Tu były dwa zombiaki ostatnio... O, kurczę, prześladowca, dobra, muszę uważać. Co jest? On je atakuje, patrzcie! Co jest? Załatwił ich! Co to w ogóle było? Ej, widzieliście? To była normalnie armia! Tutaj wcześniej były zombiaki, a teraz były dwa normalne już żołnierze armii prześladowcy! Tylko on ich załatwił, dlaczego? Czy on ich testuje jakoś? HP słabe. Co jest? On będzie... Chciał to poprawiać, ale... Co jest? Ale... Ja nie mogę, jestem dosłownie na krok od niego, nie? Dobra, poszedł. Poszedł, możemy się tu rozejrzeć. Dobra, z tego co widzę, tutaj nie ma już dosłownie nawet śladu po tych prześladowcach, co tutaj byli, po tej armii. On je rozwalił jakimś shotgunem, ale ja widziałem, że on tam gdzieś wchodził. Tylko czekajcie, gdzie to było? To jest jakiś secret base? Okej. Co jest tutaj? Ej, tam widać w ogóle, co jest napisane w tamtym pokoju. Dobra, czekajcie, zaraz to pooglądamy. To jest jakaś książka, co jest? Nowy kod, 8888. Ale do czego to jest kod? Do drzwi? Nie, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie wiem do czego to jest kod. Nie mam pojęcia... On tam chodzi. Dobra, poczekajcie, muszę być cicho naprawdę, żeby tutaj nie wydawać żadnych dźwięków, bo będzie przypał, nie? Będzie problem. Czemu tutaj w ogóle była armia prześladowców? Już dwóch żołnierzy armii tutaj było. Czajcie to? Dwóch żołnierzy armii. Dobra, wychodzę stąd. W miarę cicho, dobra, okej. Nie wiem, gdzie on jest, tu wszędzie w ogóle są też te maski. Ja mam nadzieję, że tak nie będą wyglądać ci mroczni prześladowcy z tej armii. Chociaż nie, widzieliśmy ich chyba. Jeżeli to byli oni, no to tak właśnie będzie wyglądać ta armia. Dobra, przejdę, pół HP mi to zada, trudno. Do czego jest ten kod? Czekajcie, poszukam tutaj jeszcze innych pomieszczeń. No nie, tutaj nic się nie zmieniło. Tutaj dalej jest ta wytwarzarka jakby zbroi. No i wszystko spoko, nie? Zbroję może robić. Ważne, żeby tej zbroi nie nakładał na swoją armię, bo będziemy mieli z nią problem. Ale było blisko. Ale było blisko, on tam normalnie jest. Patrzcie, on tam chodzi. Tylko jaki jest kod? Dobra, muszę... Czekajcie, tutaj było napisane, że kod to jest 8888. Ale ja nie wiem, czy to jest kod do tych drzwi. Dobra, będziemy musieli to potem sprawdzić, tylko ja teraz nie mogę... Okej, on tam jest. Okej, on tam chyba jest, czekajcie. Wyjdę. Dobra, spokojnie. Ja bym tam musiał wejść, ja tam muszę zobaczyć, czy tam się coś zmieniło. Może to jest kod właśnie do tych drzwi. Strzelił, słyszeliście to? Ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie, dobra, czekajcie. Tu się coś tu zmieniło, czekaj. Co jest? To nie było czerwone! To było żółte przecież! Ej, może on tutaj w ogóle śpi! Może to jest miejsce, gdzie on teraz śpi sobie po prostu! Bo on tutaj tyle pracuje, że może to jest właśnie jego takie miejsce, wiecie, noclegownia albo coś. Nie wiem. Dobra, czekajcie, mogę wyjść? Dobra. Dobra, po cichu. Czy coś jest w skrzynkach nowego? Tu nic. Okej, tutaj tylko te bronie. Ja bym mu z miłą chęcią wziął te bronie, tylko że nie mam i tak naboi do tych broni. One będą u mnie bezużyteczne totalnie. Dobra, poczekajcie. Ostatni etap produkcji został kilka dni. Plan to wyprodukowanie 1000 klonów. Okej, czyli to jest do wyprodukowania. Ale czekajcie, spróbujmy. Tam jest? Nie, nie ma go chyba. Dobra, tam coś w ogóle pisze. Czekajcie. Kilka klonów już jest gotowych. Są sprawni. Można ich wysłać na przegląd Palionowa. O jest, przecież tam są puste, probówki, to on mówi o tym, o tamtych dwóch? Tamtych dwóch chciał wysłać, co? Nie, chyba nie, a tu są jeszcze bronie, okej, dobra, czekajcie, bo są te kamery, ja... 16 sekund potki, ale fart, że to zauważyłem, nie? Ej, to jest największy fart mojego życia, nie? Dobra,
Ale byłoby blisko. Dobra, czekajcie, wejdę tam. Ja nie wiem, czy to jest... 4, 8... Dobra, to jest kod do tego blindnessa. Nic nie widzę. Chyba jak się przechodzi przez ten laser, to się takie coś robi. Co jest? Nie widzę nic. Ile to będzie trwało? 4 sekundy, dobra. Co jest? O, ja nie mogę, widzicie to? Patrzcie! On robi te klony! On robi tą armię, zobaczcie! Całe to będzie w tej armii, jest 5, 6! 6 jest gotowych, to o tym on tutaj pisze! 6 jest gotowych, widzicie to? Ale jaja! O, ja nie mogę, przecież jak on zrobi całą taką armię, widzicie ile on tego tam ma? Ile mu to zajęło? Kilka dni niby, no dobra, to jest sporo, ale jednak, jeżeli on teraz zagęści tempo i będzie mu to szło o wiele szybciej, tam jeszcze było 2 przecież, których po prostu zabił, powiedział, że mają HP małe, no nie wiem, może tam ich po prostu testuje. Ale zobaczcie, tutaj ma 6 nowych, totalnie czystych klonów i widzę, że jak on stworzy nowego klona, to zmienia mu się po prostu z czerwonego na zielone i już nie jest w tym szkle, tylko jest po prostu stoi. Okej, ja nie chcę tam wchodzić, nie chcę niszczyć tego szkła, bo ja nie wiem, czy oni mi czegoś nie zrobią, może oni są już zaprogramowani na atak, patrzcie, oni mają w ogóle czerwone oczy, to jest kompletnie inny wygląd niż prześladowca, bo prześladowca ma białe, oni mają czerwone, czyli oni będą jakby negatywni bardzo, czyli będą nastawieni na bójkę. Ej, co jest, dostałem znowu brightnessa, dobra, czekajcie, wyjdę stąd, oj, nie ten kod, dobra, znowu pół HP dostanę, dobra, no tak niestety ten laser działa, że się dostaje te HP-ki, nic się nie da z tym niestety zrobić, ale dobra, jak w ogóle działa ten blindness, że jak się podchodzi, to się go dostaje? Dobra, to są jakieś mocne zabezpieczenia, nie, ja nie wiem, ja nigdy czegoś takiego w Minecrafcie nie widziałem, albo, nie wiem, jak to jest zrobione, dobra, czekajcie, wyjdę do góry, bo prześladowca chyba z tego, te miejsce opuszczał, tylko... On tu jest, on tu siedzi normalnie, patrzcie to! Zalogował się do tego swojego kompa. O nie, wylogował się, dobra, nic nie widać już. Dobra, czekajcie, jak ja mam to... Wyszedł do góry. Dobra, chwila. Jak ja mam stąd wyjść bez alarmu? Czekajcie, to będzie alarm, czy to będzie HP znowu? Nie wiem. Nie wiem, to jest ryzyko. Dobra, wychodzi. Czekajcie, rozgląda się. Szybko. No ale fart! No ale to był fart, nie? O kurde, strzelał. Strzela. Dobra, on chyba coś wie. On chyba coś wie, jak strzela. Muszę się stąd oddalić. Dobra, pójdę tu. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. Chyba się skapnął, chyba coś wiedział. Gdzie on idzie? Dobra, dawajcie za nim. Idziemy za nim, to jeszcze nie koniec, widzowie. Dobra, co jest? Co jest? Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie on w ogóle poszedł, nie? Dobra, tam jest, widzę go. Okej, dobra, tam gdzieś wylądował gdzieś w ogóle. Czemu on tam wylądował? Dobra, czekajcie. Ja nie mogę iść szybciej, bo nie chcę się tutaj zdradzić. Nie chcę zakładać elitry, nie chcę lecieć, bo może być przypał, może być problem. Ale co jest przecież, jak on tą całą armię wypuści na palionowo, to my mamy problem, nie? Dobra, gdzie on jest? Cześć. Nie. Nie, no bez przesady, patrzcie na to. Jeden żołnierz z tej armii jest już na palionowie, on go tutaj wypuścił. Na razie go zamknął w klatce, ale patrzcie, ich tutaj będzie transportować. Z tego miejsca ich wypuści chyba. Z tego miejsca będzie tych prześladowców wypuszczać, tą swoją armię, tych całych klonów. Widzicie to? Patrzcie, to jest ten sam, co był tam. Rusza się nawet delikatnie, czyli on istnieje, on żyje, ten klon. On jest gotowy do destrukcji, patrzcie. Mógłbym normalnie zniszczyć teraz siekierką te przejście, ale nie będę tego robić, bo ja nie wiem, jak silny jest ten klon. Nie mam tego sprawdzonego. Co prawda, widzieliśmy na dole, jak strzelał w te klony i tam na 2 strzały jest zdjął, czy na 3, ale my nie wiemy, czy te będą działać tak samo. Dobra, to jest mocne, widzowie, ja muszę koniecznie o tym powiedzieć wszystkim, bo zapowiada się na to, że na palionowie zaraz będą te klony chodzić i one będą przejmować całe palionowo, a my sobie nie możemy, widzowie, na to pozwolić. Subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiajcie łapki w górę i wpadajcie na Kidsklep. Może to doda mi chociaż trochę humoru.